Mówię olimpijczy w pierwszej selekcjonalnej skoczyła 83 metry. Klub sportowy HO, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Pszczynków. Łączna punktacja 156.00. I klasa mistrzowska. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni zdobyła Kinga Rajda. Ludowy Zespół Sportowy Sadu Szczyn, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Pszczynków. Łączna punktacja 165 punktów. Pierwszy miejsce i tytuł mistrzowski zdobyła Kamila Karny, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. 202 punktów. Nagrody w dniu dzisiejszym dla naszych zawodniczek wręczył pan Maria Kasprzyk, mistrz olimpijski w boksie Tokio 64, pan Zbigniew Kimowski, trener kadry narodowej oraz pan Piotr Fijas, trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, były rekordzista świata w skokach narciarskich oraz brązowy. Mistrz zdobył Bartłomiej Kimowski, parafialny klub sportowy olimpijczy Gliwice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szynku, 162 punkty. To nota 162 punkty. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Arkadiusz Jajko, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowisza Wiśle. 180, nota 187 punktów. Pierwsze miejsce i tytuł mistrzowski, a Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. 218 i punktów. Miejsce zdobył Kacper Stosek, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Łączna nota 215 punktów. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Jewgeni Maruś, Ukraina. 221 punktów, łączna nota. Pierwsze miejsce i tytuł mistrzowski zdobył Mateusz Gruszka, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Łączna nota 235 punktów. Wynikać i tak będzie. Tak, tak, tak. Na belce startowej Witalika Limsienko, Ukraina. Tak? Nie tak jak ja. Ja mam sekund na dobre zdjęcie.
Wysoko. Z numerem startowym 172 na belce startowej. Bartosz Szczęski. Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Seria próbna robi całą rękę. Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Sportowy. Na drugą wtedy prowadzę na dole. Tam sobie przy wyjściu. Weźmy wszystkie osoby, które znajdują się na wybiegu skoczni. Krzysztof Biegun, Ludowy Zespół Sportowy Sokół Szczyt. 52. No nic, kompletnie. Z numerem startowym 189 na belce startowej Łukasz Bukowski. Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Wojskowy Klub Sportowy Zakopane. I odległość, jaką uzyskał Aleksander, zniszczał to 103 metry. Oh, 72 metry. W tym drugim na belce startowej Krzysztof Leja, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. W pierwszej serii oceniany skoczył 102,5 metra. Skoczył 100,5 metra, 101,5 metra. Ludowy Klub Sportowy Pięcioch Bystra. W pierwszej serii oceniany skoczył 97 metrów. Sportowego w Zakopanie w pierwszej serii oceny. Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle w pierwszej serii oceniany skoczył 94,5 metra. Sportowe Wisła Zakopane w pierwszej serii oceniane skoczył 84,5 metra.
70. Wojciech Marusarz. Marusarz 78 metrów. Z numerem 185 na belce startowej Wiktor Pękala, Ludowy Zespół Sportowy Sokół Szczyt. W pierwszej serii oceniany skoczył 68,5 metra. Zyskał Wiktor Pękala to 52 metry. Z numerem 186 na belce startowej Mateusz Dyrcz, parafialny klub sportowy Olimpijczy Kilowice. W pierwszej serii oceniany skoczył 67 metrów. Ludowy Klub Sportowy Klimczok Bystra w pierwszej serii ocenianej skoczył 104 metry. Nie ruszaj mi. Z numerem 189 na belce startowej Łukasz Bukowski, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. W pierwszej serii oceniany skoczył 84,5 metra. Klemens Murańka, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. W pierwszej serii 106 metrów, tak samo, tyle samo co Krzysztof Miętus. Uzyskał Klemens Murańka. Z numerem 191, trzeci zawodnik po pierwszej serii Jan Ziobro, Wojskowy Klub Sportowy Zakopane. W pierwszej serii oceniany skoczył 103 metry. Ziobro. W imieniu delegata technicznego Zbigniewa Byrdy oraz Jarosława Węgrzejkiewicza oraz kierownika zawodu Fabiana Malika serdecznie dziękujemy sędziom długościowym, sędziom orzekającym, a przypomnę, orzekający sędziowie Marek Pił, Krzysztof Nikiel, Artur Pawłowski, Adam Kusz. Piąte miejsce Przemysław Kantyka. Czwarte miejsce Stanisław Biela. Trzeci miejsc w zawodach Memoriału Olimpijczyków zdobył Klemens Murańka, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Łączna nota 259,5 punktów. Drugi miejsc i tytuł wicemistrza Krzysztof Leja, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Łączna nota 262 punktów. Pierwszy miejsc i znakomity puchar Krzysztof Miętus, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Łączna nota 270 punktów. Krzysztof Nikiel.
który sędziował w dzisiejszym. Przypominam, że wręczający również fotoreporterzy zdjęcia, prosimy, Krzysztof, bardzo Cię, Nikiel, Krzysiu, również do zdjęcia, plecak prosimy zostawić z boku. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję, że Państwo tutaj przybyliście, szczególnie widowni, które zapuszcza za Dominik. Gratuluję wszystkim, którzy zajęli miejsca na przyszłej górze i miejsca punktowane. Oraz tym wszystkim, którzy startowali, dziękuję Sokołowi za zorganizowanie tych zawodów i wszystkim, którzy mieli małą cegiełkę, to, że mogliśmy się świetnie tutaj bawić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja serdecznie dziękuję jeszcze mojej koleżance Daria Dubiel, prowadzili te zawody. I Czesław Luder. Dziękujemy i do zobaczenia już w Szydłu i Wiśle. Kontynentalny. Witamy na scenie na zmiarach pasowego. Ale są postępy, to widać, to cieszy. Dziękuję w imieniu prezesa jako członek Sokołowy. Również chciałbym podziękować wszystkim naprawdę, którzy dokonali tej wspaniałej organizacji, bo była znakomita. Dziękuję dziennikarzom, którzy przybyli właśnie tutaj. Tak, na pewno. To też jest bardzo ważne. Treningi pod okiem Morgahera mi się bardzo podobają. Tutaj też cieszę się z tego i staram się to wykorzystywać. Daję sobie wszystko. Każdy trening dokładnie trzeba zrobić dokładnie i później to przynosi efekty na skutki. Jak był rozczarowany tymi wynikami, czy spodziewałeś, że jednak nie jesteś w stanie walczyć o lepszą lokatę, bo jednak ta forma jeszcze nie jest taka dobra? To znaczy byłem rozczarowany, bo nie ukrywam, że tam liczyłem na lepszy skok, generalnie skok, bo skoczyłem tylko w kwalifikacjach. Także rozczarowanie było, ale też trener mówi, że nie jest najważniejsze teraz wyniki, tylko to, żeby te skoki powoli były coraz lepsze i powtarzalne. W Twoim przypadku na jakie aspekty skoku trener kładzie nacisk? Już właśnie to odpowiadam. Znaczy przede wszystkim wszystko. Pozycja dojazdowa, odbicie lot, także może nie wszystko jakoś jest tragiczne, ale wszystko trzeba kontrolować, poprawiać. Dobra,